Dzień dobry, nazywam się Iza Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop na dni od 17 do 23 grudnia 2018 roku. Miłka, co w tym tygodniu nas czeka na niebie? O, w tym tygodniu na niebie czeka nas trochę zamieszania, ale jeszcze więcej zamieszania czeka nas na Ziemi, bo przed nami tydzień przedświątecznych przygotowań. Słońce w znaku strzelca do czwartku nie będzie nam wcale ułatwiać ani porządków, ani zakupów, dlatego że będzie wyciągać nas na różne imprezy, spacery, przedświąteczne jarmarki i nie będzie wcale sprzyjać pucowaniu mieszkania. W piątek duża zmiana na niebie, dlatego że słońce przeniesie się do pracowitego koziorożca, więc postanowimy szybko nadrobić różne zaległości. Jednocześnie idealny dzień na ostatnie szybkie zakupy, dlatego że Merkury znajdzie się w koniunkcji z Jowiszem. Też te dwie planety sprzyjają podróżom, ich planowaniu i kupowaniu biletów, więc w piątek to wszystko uda się szybko załatwić. A weekend bardzo rozrywkowy, dlatego że księżyc znajdzie się w znaku raka i będzie w pełni, czyli będzie to oznaczać, że w nocy z soboty na niedzielę będziemy bardzo bardzo radośni, bardzo weseli. Lepiej udadzą się oczywiście randki, towarzyskie spotkania, niż jakieś rodzinne narady. W związku z czym korzystajmy z tego tygodnia. Porządkami się za bardzo nie przejmujmy. Co zostanie zrobione, to zostanie zrobione. A taka aura planetarna będzie i jednak całkiem niezła. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu ostro ruszą z przygotowaniami do świąt, i szczególnie barany będą robić bardzo konsekwentnie, punkt po punkcie, to co sobie założyły. Barany muszą jednak wziąć pod uwagę, że im bliżej końca tygodnia, tym bardziej będziecie zależni od innych ludzi, i pełnia w znaku raka w sobotę może sprawić, że wasze plany będą musiały się zmienić, bo ktoś was wyciągnie na przedświąteczne spotkanie albo będziecie musieli komuś pomóc, więc barany w tym tygodniu będą na posterunku. Lwy natomiast bardziej poczują już magię świąt, zaczną same robić ozdoby i ogólnie będą bardziej nastawione na organizowanie już nadchodzących świąt. Ale pilnujcie się, aż do czwartku mogą być tutaj jakieś ciekawe propozycje, ciekawe spotkania, więc warto być czujnym i robić też różne zawodowe plany. Lwy strzelce natomiast w tym tygodniu będą miały bardzo dużo energii na robienie Rzeczy. Słońce i Jowisz yy, i Merkury cały czas przebywają w waszym znaku Zodiaku. To oznacza, że macie więcej sił, siły przebicia, yy, więcej szczęścia, i też powinniście w tym tygodniu dużo nowych rzeczy robić, mimo że jest koniec roku i nadchodzą święta. Yy, I w drugiej połowie tygodnia już zacząć je konkretnie jakoś realizować, więc to jest ważny tydzień dla strzelców. Byki, panny i koziorożce, czyli znaki ziemskie, przez cały tydzień mogą narzekać, że mają tyle roboty, ale w ogóle nie mają siły, żeby się za to wszystko zabrać. Bykom radzę skoncentrować się raczej na przyjemnościach, czyli kupowaniu i pakowaniu prezentów, oraz gotowaniu, ale tylko tego, co byki lubią jeść najbardziej. Wtedy będziecie mieli dobry humor i nikt nie będzie was denerwować. Od piątków i dla byków przypływ sił i optymizmu. Panny będą chciały mieć wszystko pod kontrolą, ale to się w tym tygodniu zupełnie pannom nie będzie udawało. Nie złośćcie się na ludzi, zajmijcie się raczej tym, na co sami możecie mieć wpływ, dlatego że wpływ wojowniczego Marsa będzie sprawiać, że dla innych możecie być trochę zbyt surowi, ale już weekend i dla panien bardzo sympatyczny i bardzo rozrywkowy. Koziorożce za to będą spokojnie pracować, spokojnie będą robić swoje. Planety nie będą im w tym tygodniu w niczym przeszkadzać, ale pełnia, która w sobotę wydarzy się naprzeciwko waszego znaku zodiaku, sprawi, że będziecie bardzo wyczuleni na sprawy uczuć emocji. W miłości możecie być trochę. Zazdrośnie, ale z drugiej strony będziecie też mieli sporo szczęścia, więc jeżeli oglądają nas samotne koziorożce, to weekend może być dla Was czasem bardzo interesujących znajomości. Bardzo rozrywkowe będą na pewno znaki powietrzne w tym tygodniu, czyli bliźnięta, wagi i wodniki. Szczególnie bliźnięta, ym, będzie im trudno usiedzieć na miejscu. Słońce, które aż do piątku przebywa naprzeciwko Waszego znaku Zodiaku, razem z Jowiszem i Merkurym, sprawią, że bardzo dużo osób się do Was w tym tygodniu odezwie, odnowicie różne stare znajomości i też zaproszenia na różne przedświąteczne spotkania. Będzie ich tyle, że trudno Wam będzie wybrać, yy, gdzie pójść. Yy, uważajcie jednak, to jest bardzo dobry tydzień jednak, żeby też coś konkretnego zrobić. Mars, który troszeczkę Was pogania, ostrzega przed zbyt pochopnymi decyzjami w sprawach finansowych i zawodowych, więc korzystajcie z tej szczęśliwej aury, ale też dociskajcie i spróbujcie już coś konkretnego w tym tygodniu zrobić, żeby mieć mniej już na przyszły tydzień. Wagi natomiast w tym tygodniu będę bardzo poważnie podchodzić do związków, do relacji, do różnego rodzaju umów. To jest dobry tydzień, żeby zweryfikować różne warunki współpracy z ocenić pewne relacje, które Wam, że tak powiem ciążą lub nie. W drugiej połowie tygodnia natomiast uważajcie, bo zbyt dużo emocji, zbyt dużo negatywnych różnych uczuć może popsuć Wam atmosferę weekendu, więc nie, nie przebywajcie w otoczeniu osób, które są, narzekają i są zgryźliwe, a na pewno udany będziecie mieli tydzień. Wodniki natomiast w tym tygodniu wezmą się ostro do roboty. Wszyscy przygotowania do świąt, one Stwierdzą, że zostaną wielką karierę, zaczną robić. Dla wodników to jest dobry tydzień, żeby wysyłać różne wiadomości, propozycje, spotykać się z ludźmi, ponieważ w tym tygodniu ludzie będą Wam bardzo przycholni i warto z tego korzystać, również w sprawach zawodowych. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby będą w bardzo sympatycznych, wyrozumiałych i życzliwych dla wszystkich nastrojach. Szczególnie na raki można w tym tygodniu liczyć. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to niech do raka się uda, bo raki będą wszystkim doradzać, będą miały mega nosa do tego, komu, jaki kupić prezent, więc raki będą w tym tygodniu rozchwytywane przez znajomych. Weekend to dla raków idealny moment, żeby odnowić różne ważne towarzyskie znajomości i kontakty. Więc jeżeli ktoś zaprosi was na przedświąteczną imprezę, to nie przyjmujcie się tym, że coś jeszcze trzeba w domu zrobić, tylko idźcie dlatego, że pełnia w Waszym znaku sprawi, że różne osoby zwrócą na Was uwagę, będziecie rozchwytywani, potrzebni, a samotnym raczętom ta właśnie pełnia przyniesie bardzo dużo szczęścia i powodzenia w miłości. Skorpiony będą pracowite, optymistyczne, życzliwe, będą też skoncentrowane na sprawach finansowych. Skorpiony w tym tygodniu są łowcami przedświątecznych okazji, więc pytacie się raka co kupić, a skorpiona za ile to kupić, bo będzie miał mega nosa do pieniędzy. Pod koniec tygodnia skorpiony zwrócą uwagę na znajomych, na przyjaciół, na rodzinę, staną się bardzo towarzyskie. Warto też ze skorpionami iść na jakąś imprezę, bo nowe znajomości będą bardzo udane. I ryby, które w tym tygodniu będą trochę nerwowe, dlatego że Mars wciąż przemierza ich znak zodiaku, a to oznacza, że ryby będą chciały, żeby było dokładnie tak, jak sobie postanowiły. Mogą nawet pokazać swoje drugie oblicze, czyli nie zawsze będą takie łagodne i miłe, ale zaczną rozstawiać różne osoby po kątach. Też pomysły ryby, Będą bardzo dobre. Nie bójcie się tego, że ktoś się obrazi, bo jeżeli macie rację, to po prostu idźcie po swoje. Koniec tygodnia już spokojniejszy, to pełnia, zwróci też uwagę ryb na duchowe sprawy, na miłość, na wasze emocje, więc pod koniec tygodnia i w tej dziedzinie życia różne odkrycia mogą w życiu ryb się przydarzyć. Wszystkim życzymy udanej pełni, udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb. Jak zwykle zapraszamy na www.uchary.pl